Znalazłem to ogłoszenie o pracę jakieś 2 tygodnie temu. Poszukiwany ochroniarz w West Market. Zmiana od północy do 6 rano. 21 dolców za godzinę. Od razu wydało mi się to dziwne. Jaki sklep spożywczy potrzebował ochroniarza, gdy był zamknięty? Czy przestępczość naprawdę była tutaj aż tak wysoka? Bardzo potrzebowałem pieniędzy, więc nie przejąłem się tym faktem aż tak bardzo. 2 dni później, po rozmowie telefonicznej z mężczyzną o imieniu Clive, pojawiłem się na miejscu. Gdy tylko przyjechałem, w pewnym sensie zrozumiałem, dlaczego potrzebowali nocnego stróża. Sklep spożywczy znajdował się na skraju podupadłego centrum handlowego. W witrynach wisiały duże szyldy z napisami do wynajęcia lub na sprzedaż. Ale sądząc po zakurzonych szybach i przepalonych świetlówkach, od lat nikt nie chciał skorzystać z ich oferty. Zaparkowałem niedaleko drzwi wejściowych. Gdy zbliżyłem się do budynku, zobaczyłem kobietę szybko wychodzącą ze sklepu. Ty musisz być Aaron, nocny ochroniarz? Powiedziała, ledwo łapiąc oddech. Tak, to ja. Clive zostawił ci instrukcję. Położyłam je na taśmie przy kasie numer 1. Skinęła mi uprzejmie głową, a następnie minęła mnie, kierując się do jedynego samochodu na parkingu. O, dzięki. Bądź miły, skarcił mnie mój wewnętrzny głos. To twoja nowa współpracowniczka. Odwróciłem się i zawołałem. Hej, jak masz na imię? Ale ona już nurkowała do samochodu. Drzwi się zatrzasnęły, odpaliła silnik, a potem już jej nie było. To chyba tyle, jeśli chodzi o nową przyjaciółkę. Odwróciłem się w stronę sklepu. Parking był teraz całkowicie pusty, a najbliższa latarnia uliczna migotała dziwnym, nieregularnym rytmem. Zerwał się chłodny wiatr, unosząc zmiętą papierową torbę. Cóż, nic tu po mnie. Podszedłem do sklepu. Szklane drzwi skrzypnęły, gdy się przede mną uchyliły. Pomimo nieciekawego wyglądu zewnętrznego, sklep był całkiem przyjemny w środku. Nad moją głową świeciły jasne LEDy, a z głośników grała spokojna, jazzowa muzyka. Skierowałem się do kasy numer 1, gdzie faktycznie czekała na mnie złożona kartka papieru. Domyślając się, że to coś ważnego, otworzyłem ją i zacząłem czytać. Drogi Aaronie, witamy w naszej rodzinie. Mamy szczerą nadzieję, że spodoba ci się pierwsza zmiana. Aby ci pomóc, przygotowaliśmy listę zasad, które powinny sprawić, że twoja nowa praca będzie tak łatwa, jak to tylko możliwe. Zasada pierwsza. Jako nocny ochroniarz powinieneś patrolować sklep co pół godziny, upewniając się, że nic się nie dzieje. Resztę czasu możesz spędzić w pokoju socjalnym na tyłach. Gdyby coś się działo, są tam kamery bezpieczeństwa. Zasada druga. Nie chodź alejką 7. Nie patrz na alejkę 7. Zasada trzecia. Jeśli usłyszysz stukanie dochodzące z zamrażarek w alejce z mrożonkami, zignoruj je. To nic, czym powinieneś się przejmować. Zasada czwarta. W przypadku zauważenia wózka z zakupami, który nie został odstawiony, należy natychmiast zaprowadzić go do przedniej części sklepu. Zasada piąta. Nie przejmuj się, jeśli znajdziesz kałuże krwi w alejce z mięsem. Czasami niektóre opakowania mięsa przeciekają. Wystarczy udać się do szafki, wziąć mop i wiadro i posprzątać. Nie należy jednak wchodzić w kałuże ani w żaden sposób jej dotykać. Zasada szósta. Jeśli zobaczysz kobietę w sklepie, natychmiast udaj się do pokoju socjalnego i pozostań tam, dopóki nie wyjdzie. Nie dzwoń na policję ani nie zgłaszaj włamania. Nie nawiązuj z nią kontaktu wzrokowego, a wszystko dobrze się skończy. Zasada siódma. Muzyka, którą odtwarzamy w sklepie, to nagrany wcześniej instrumentalny jazz. Jeśli kiedykolwiek ucichnie, należy natychmiast udać się do pokoju i pozostać tam do czasu jej wznowienia. Możesz obserwować sklep z kamer, ale pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi. Zasada ósma. Niezależnie co się stanie, nie możesz wcześniej kończyć zmiany. To cię nie uratuje.
Jeszcze raz życzymy ci miłej zmiany. Podpisano Clive. Wpatrywałem się w regulamin, czytając go powoli jeszcze raz. Kobieta w sklepie? Unikać alejki numer 7? Nigdy nie otrzymałem takich instrukcji, nawet gdy pracowałem jako bramkarz w klubie nocnym w szemranej części miasta. Może to był test? Może chcieli zobaczyć, jak dobrze potrafię postępować zgodnie z instrukcjami, bez względu na to, jak absurdalne się wydawały. Spojrzałem na telefon. 12:06. Równie dobrze mógłbym już teraz odbyć swój pierwszy obchód, zanim się zadomowię. Dziwnie było chodzić po sklepie, gdy było tak pusto i cicho. Wszystkie chleby i babeczki zostały gdzieś uprzątnięte, a biały, nieprzezroczysty plastik naciągnięto na wystawę z warzywami. Kiedy dotarłem do końca alejki, skręciłem w prawo do działu mięsnego. Chłodziarki z mięsem również były przykryte arkuszami plastiku. Przez szczeliny widziałem przebłyski czerwieni, masywne steki, żeberka i polędwice, wielkie płaty mięsa z nienaruszoną kością. Odwróciłem wzrok. Choć nie byłem wegetarianinem, nigdy nie lubiłem widoku surowego mięsa. Zamiast tego zwróciłem się ku alejkom. Alejka trzecia, makarony i sosy, wszystkie równo poustawiane na półkach. Alejka czwarta, ciastka i przekąski. Alejka piąta, alejka szósta. No tak, miałem nie patrzeć na alejkę siódmą. Zmusiłem się do spojrzenia w podłogę. Tak, to było głupie, ale na wypadek, gdyby zamierzali później sprawdzić nagranie z kamery, aby ocenić moje wyniki, zamierzałem przestrzegać wszystkich tych zasad. Poszedłem dalej w głąb sklepu. Kilka minut później znalazłem pokój socjalny. Nieokreślone brązowe drzwi z małym kwadratowym okienkiem. Zanotowałem jego lokalizację na później. Jak tylko skończę ten obchód, zamierzałem wyciągnąć laptopa i dokończyć oglądanie filmu, który zacząłem dzień wcześniej. I wtedy znalazłem się na zachodnim krańcu sklepu, w dziale z mrożonkami. Skręciłem w dół alejki i wtedy to zobaczyłem. Wózek na zakupy, pozostawiony krzywo na środku alejki. Wzdrygnąłem się. Ze wszystkich zasad ta denerwowała mnie najbardziej. Zostałem zatrudniony jako ochroniarz, a nie woźny. Czy to nie do pracowników należało odstawienie wszystkich wózków po zamknięciu sklepu? Wzdychając, zacząłem pchać wózek w kierunku frontu budynku. Koła toczyły się gładko przede mną. Muzyka jazzowa grała cicho między alejkami. Skręciłem za róg i minąłem kasy, kierując się w stronę drzwi wejściowych. Wtedy to usłyszałem. Delikatny dźwięk, ledwo słyszalny wśród muzyki. Zatrzymałem się i wytężyłem słuch. Minęło kilka sekund ciszy, a potem usłyszałem go ponownie. Brzmiał, jakby ktoś płakał. Poczułem lodowaty dreszcz na plecach. Przecież nikogo tu nie ma. Drzwi były zamknięte przez cały czas, chyba że klient przypadkowo został po zamknięciu. Może ta pracowniczka, kobieta, na którą wpadłem na parkingu, spieszyła się tak bardzo, że kogoś nie zauważyła. Kto tam? Zawołałem. W odpowiedzi rozległ się jeszcze głośniejszy szloch. Serce mi zamarło. Brzmiało to jak kobieta, a może nawet dziewczynka. Już idę, gdzie jesteś? Zawołałem, zrywając się do biegu. Nie odpowiedziała, po prostu płakała. Gorączkowo kontynuowałem bieg w kierunku dźwięku, wołając ją, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Ale wtedy stanąłem jak wryty. Dźwięk dochodził z alejki siódmej. Nie chodź alejką siódmą, nie patrz na alejkę siódmą. Zasady były bardzo jasne. Zatrzymałem się tuż przy przejściu obok wystawy z majonezami. Pomogę ci, możesz mi powiedzieć, co się stało? Zawołałem. W końcu się odezwała, ale nie odpowiedziała na moje pytanie. Pomóż mi, proszę! Moja noga była już w połowie drogi. Byłem gotowy, by tam wejść i ją pocieszyć, ale coś mnie powstrzymało.
Instynkt. Mały dzwonek alarmowy w mojej głowie. Ze wszystkich alejek, jakie były szanse, że ta osoba będzie akurat w siódmej? Poza tym, technicznie rzecz biorąc, była bezpieczna. Była ze mną w pustym sklepie. Wyjdź z alejki, wtedy będę mógł ci pomóc. Zawołałem. Mój głos lekko drżał. Pomóż mi, proszę! Najwyraźniej jakaś młoda dziewczyna została tu po zamknięciu i się boi. Wystarczy wejść do przejścia i pomóc jej wrócić do domu. Ale była też inna część mojego umysłu, instynktowna. Krzyczała na mnie, żebym nie ruszał się z miejsca. Mam do kogoś zadzwonić? Rodziców? Policję? Pomóż mi! Głos błagał ponownie. Pomóż mi. Za każdym razem brzmiało to tak samo. Lekkie jąkanie na początku, nacisk na mnie. Brzmiało to prawie jak nagranie lub coś wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, zapętlone w kółko. Nie brzmiało to naturalnie. Wyjdź z alejki, wyjdź, to ci pomogę! Krzyknąłem. Szlochy stały się głośniejsze, szybsze, histeryczne. Pomóż mi! Głos rozbrzmiał ponownie, rozpaczliwym tonem, który sprawił, że skręciło mi się w żołądku. Stałem tam, przyciśnięty do wystawy z majonezami. Słuchanie jej szlochów sprawiało, że moje serce biło jak szalone, nawet jeśli brzmiało to nieco nienaturalnie. Mogłem zadzwonić na policję. Wiedzieliby, co robić. Tyle, że zostawiłem swój telefon z plecakiem przy kasie numer 1, a zdobycie go oznaczałoby przejście obok alejki siódmej. Zasady nie mówiły nic o przechodzeniu obok, mówiły tylko, że nie powinienem do niej wchodzić ani na nią patrzeć. A ja nie mogłem tak stać i nic nie robić. A jeśli to naprawdę był ktoś, kto potrzebował pomocy? Nastolatka, która skręciła kostkę i nie mogła wstać? Wziąłem głęboki oddech i ruszyłem, kierując się w stronę kasy. Ale gdy tylko zrobiłem krok, płacz ustał. Tak po prostu, gwałtowny szloch, a potem w jednej chwili nic. Jakby ktoś wcisnął przycisk na pilocie i przełączył kanał. Potem zaczęły się kroki. Głośne kroki kogoś biegnącego korytarzem. Zbyt dużego, by być tamtym dzieciakiem. Zmierzał prosto na mnie. Serce mi zamarło. To pułapka. Idą po mnie i zaraz tu zginę. Ale gdy tylko udało mi się dotrzeć do kas, dźwięk ustał. Słyszałem tylko delikatne, jazzowe melodie grane przez głośniki nad moją głową. Pobiegłem do pokoju socjalnego, zupełnie zapominając o wózku, który miałem zwrócić. Pokój ochrony był mały i ciasny. Kwadratowe okienko w drzwiach było od wewnątrz zaciemnione papierem malarskim. Jedynym źródłem światła był ekran komputera na biurku, wyświetlający statyczny obraz z kamer bezpieczeństwa. Przewinąłem je. Szybko zauważyłem, że żadna z kamer nie obejmowała alejki numer 7. Wyglądało na to, że kamery zostały celowo umieszczone tak, aby ominąć ten korytarz. Po przeszukaniu ziarnistego, czarno-białego wideo w poszukiwaniu czegokolwiek niepokojącego, opadłem na krzesło i zamknąłem oczy. Kiedy w końcu je otworzyłem, było prawie 30 po północy. Czas na mój kolejny obchód. Nie chciałem iść. Czułem się tu bezpiecznie, zamknięty w tym małym pokoju. Ale wiedziałem też, że nie będę bezpieczny, jeśli nie posłucham zasad. Zadrżałem, wyobrażając sobie, co by się ze mną stało, gdybym wszedł w tamtą alejkę. Gdybym nie posłuchał reguł. Podniosłem się i ruszyłem w stronę drzwi. W sklepie panowała kompletna cisza, żadnych histerycznych szlochów czy stukotu kroków. Rozpocząłem patrol blisko zaplecza. Puszki z jedzeniem błyszczały na półkach, gdy je mijałem, ale kiedy się przyjrzałem, nie zobaczyłem żadnych etykiet, które bym rozpoznawał. Żadnych ravioli szefa kuchni czy fasolek Heinz, tylko ogólnie oznaczone puszki gulaszu mięsnego.
Tak naprawdę w tej alejce były tylko gulasz mięsny. W kółko te same puszki. Dotarłem do końca i skręciłem w prawo, w kierunku przodu sklepu. I wtedy zdałem sobie sprawę, że już złamałem jedną z zasad. Wózek. Nie odstawiłem go. Nie było go tam, gdzie go zostawiłem. Zamiast przypadkowo porzuconego w pobliżu alejki siódmej, stał obok jednej z kas. Jakby jakiś duch właśnie wykładał swoje zakupy, by za nie zapłacić. Zatrzymałem się na chwilę, unosząc dłonie nad uchwytem. Złapałem go i ruszyłem w stronę drzwi. Na zewnątrz było niesamowicie cicho. Ani jednej latarni ulicznej. Wózki z zakupami znajdowały się zaledwie parę metrów od wyjścia. Po prostu wejdź i wyjdź, powiedziałem sobie. To zajmie 2 sekundy. Zrobiłem to tak szybko jak to możliwe. Wbiegłem w ciemność, ustawiłem wózek w rzędzie i wróciłem do środka. Następnie zamknąłem drzwi i zatrzasnąłem zamek. Dobra, nie było tak źle, powiedziałem w myślach, wydając z siebie westchnienie ulgi. Przez chwilę rozkoszowałem się spokojem panującym w sklepie, ciszą. Bezpieczeństwo bycia zamkniętym w środku, bez nikogo innego. Ale potem coś sobie uświadomiłem. Cisza. Muzyka nie grała. Jak długo była wyłączona? Byłem tak pochłonięty odstawianiem wózka, że nawet nie zwróciłem uwagi na muzykę. Zacząłem biec sprintem na tył sklepu. Ciastka i przekąski migały mi przed oczami. Następnie skręciłem w prawo i pobiegłem do pokoju ochrony. Wyciągnąłem listę zasad i przeczytałem je jeszcze raz. Pod żadnym pozorem nie wolno wcześniej kończyć zmiany. Dlaczego to napisał? Czy tylko po to, bo nie chciał, aby ktokolwiek odpuszczał sobie pracę? A może gdybym wyszedł wcześniej, spotkałby mnie jakiś straszny los? Bo naprawdę, naprawdę chciałem wyjść. Otworzyłem plecak, wyciągnąłem napój gazowany, który przyniosłem z domu i upiłem łyk. Przewinąłem kamery. Jeszcze 5 godzin. Następne 4 patrole poszły całkiem dobrze. Zasady nie mówiły, jak długo muszą trwać, więc co 30 minut przebiegałem sprintem okrążenie wokół sklepu tak szybko jak tylko mogłem. Całość zajmowała tylko około minuty. Następnie na pozostałe 29 minut zamykałem się w pokoju socjalnym. Podczas 2. patrolu usłyszałem pukanie, gdy biegłem alejką z zamrażarkami. Zaczęło się od lekkiego stukania w szybę, a następnie przerodziło się w głośne uderzenia, jakby ktoś walił dłońmi w szklane drzwi. Zgodnie z zasadami zignorowałem to, po prostu biegłem dalej, aż dotarłem z powrotem do pokoju ochrony. Podczas 2. patrolu muzyka znów się wyłączyła, więc szybko zboczyłem z trasy i dotarłem do bezpiecznego pokoju tak szybko jak tylko mogłem. Martwa cisza dosłownie dzwoniła mi w uszach. Do końca zostały 3 godziny. Wpatrywałem się w zegar mojego telefonu, który wskazywał 3:00 nad ranem. Wstałem, otrząsając się z nerwów i przygotowując się do sprintu. W liceum całkiem nieźle biegałem, ale przez ostatnie 10 lat straciłem formę. Ostatni patrol sprawił, że dyszałem i nie mogłem złapać tchu, do tego bolały mnie nogi. Moja dłoń zacisnęła się wokół klamki. Serce waliło mi w piersi. 3, 2, 1. Otworzyłem drzwi i wystrzeliłem do sklepu. Ale nie dotarłem zbyt daleko. Na podłodze była ogromna kałuża krwi. Wpatrywałem się w krew, błyszczącą w świetle jarzeniówek. Zasady mówiły, żeby to posprzątać, ale to zajęłoby mnóstwo czasu. Nie byłem tu bezpieczny. Pospieszyłem do szafki z zaopatrzeniem. Wziąłem mopa i wiadro i zacząłem sprzątać tak szybko, jak tylko mogłem. Praca była niedokładna i niechlujna. Przesunąłem mopem po krwi, a następnie zanurzyłem go w wiadrze. Wypłukałem i powtórzyłem. Woda z mydłem zabarwiła się na czerwono. Kilka razy chlapnęło i krew prawie wylądowała na mnie, ale udało mi się. Wyczyściłem wszystko, nie dotykając ani kropli.
Niestety, gdy skończyłem, była już 3:27. Czas na kolejny patrol. Byłem zbyt zmęczony, by biec, więc zdecydowałem się na energiczny spacer po sklepie. Skierowałem się do działu z mrożonkami. Zauważyłem, że na szklanych drzwiach były odciski dłoni, różnej wielkości, przechylone i rozmazane. Z wyjątkiem tego, że proporcje wyglądały źle, z palcami, które były zbyt długie i zbyt cienkie. Odwróciłem wzrok i szedłem dalej. Jeszcze 2,5 godziny. Moje kroki stukały o podłogę wyłożoną kafelkami. Jazz zaczynał działać mi na nerwy. Słyszałem tę samą, zapętloną melodię saksofonu już chyba z 20 razy. Miałem ochotę w coś uderzyć. Żwawym krokiem mijałem kolejne sklepowe półki. Potem się zatrzymałem. Coś przykuło moją uwagę w jednej z alejek. Cofnąłem się i przyjrzałem lepiej. Ktoś tam stał. Kobieta. Miała na sobie niebieską lnianą sukienkę i czarne szpilki. Długie, ciemne włosy opadały kaskadą na jej plecy, sięgając prawie do pasa. Była odwrócona, stała nieruchomo, a jej cienkie, blade ramiona zwisały bezwładnie u jej boków. W ręku trzymała koszyk wypełniony mięsem z lodówek. Zasada odbiła się echem w mojej głowie. Jeśli zobaczysz kobietę w sklepie, natychmiast udaj się do pokoju socjalnego. Nie nawiązuj z nią kontaktu wzrokowego. Cofnąłem się powoli, najciszej jak potrafiłem. Następnie ruszyłem korytarzem w kierunku pokoju ochrony. Usłyszałem echo jej butów stukających na kafelkach. Przyspieszyłem kroku, ale wtedy zdałem sobie z czegoś sprawę. Jej kroki nie dochodziły zza moich pleców. Dochodziły z przodu. Odwróciłem wzrok w stronę podłogi, dokładnie w momencie, gdy zobaczyłem 2 czarne buty na wysokim obcasie. Wpatrywałem się w ziemię. Nie nawiązuj z nią kontaktu wzrokowego. Te słowa powtarzały się w mojej głowie, ale musiałem jakoś dostać się do pokoju, a ona stała mi na drodze. Widziałem tylko jej błyszczące buty i małe krople krwi, które wyciekały z opakowań mięsa w koszyku, plamiąc podłogę. Cofnąłem się. To była jedyna droga, którą mogłem iść. Patrzyłem w ziemię, uważając, by nie podnieść wzroku, ale ona szła za mną. Z każdym krokiem słyszałem stuk obcasów. Przyspieszyłem. Ona też. Obróciłem się w prawo i zacząłem biec. Pobiegłem losowo wybraną alejką w kierunku pokoju ochrony, ale w połowie musiałem się zatrzymać. Wózek z zakupami stał na samym środku, blokując mi drogę. Nie tylko jeden, kilka z nich ułożonych w chwiejną wieżę, która była prawie tak wysoka jak sklepowe półki. Cofnąłem się, serce mi waliło. Powolne, metodyczne kroki zbliżały się do mnie jak kot polujący na ofiarę. Zaryzykowałem, odwróciłem się, pobiegłem sprintem z powrotem na otwartą przestrzeń i wszedłem do następnej alejki. O nie, od razu zrozumiałem, co zrobiłem. Na podłodze leżała potargana sterta szarego ubrania, z której wyłaniała się sina, bladoniebieska skóra. Osoba, stworzenie, zwinęło się w kłębek na ziemi w pozie przypominającej płaczące dziecko, ale oczywiście nie było podobne do człowieka. Nie z jego dziwnymi guzami i wyrostkami oraz całkowitym brakiem głowy. Wszedłem do alejki 7. Natychmiast zmieniłem kierunek, ale nie przed tym, jak to coś się rozwinęło i zaczęło iść w moim kierunku. Odwróciłem się i krzycząc pobiegłem tak szybko, jak tylko mogłem. Cudem dotarłem do końca alejki w jednym kawałku. Skręciłem ostro w lewo w stronę pokoju ochrony. Już prawie tam byłem. Moja ręka trafiła na klamkę. Otworzyłem drzwi i wskoczyłem do środka. Potem opadłem na krzesło, ciężko dysząc. Robiłem głębokie oddechy, wpatrując się w zamknięte drzwi.
Czy naprawdę jestem tu bezpieczny? Technicznie rzecz biorąc, zasady nigdy nie powiedziały, że będę bezpieczny. Może przebywanie tutaj tak naprawdę dawało mi tylko złudne poczucie, że nic mi nie grozi. Zwróciłem uwagę na obraz z kamery na monitorze. Pokazywał środek sklepu i z tego co widziałem, alejki były puste. Ani śladu kobiety. Przełączyłem na kolejną. Pusto. Potem na następną. Podskoczyłem na swoim fotelu. Stała dokładnie tam, przed drzwiami do mojego pokoju. Stała tak nieruchomo, że obraz równie dobrze mógłby być fotografią, z wyjątkiem krwi powoli kapiącej z mięsa w jej koszyku. Przełknąłem ślinę i odwróciłem wzrok od monitora w stronę drzwi. Serce waliło mi w klatce piersiowej, gdy zobaczyłem jej cień pod drzwiami. Odejdź, proszę odejdź! Błagałem w myślach. Niewyraźny zarys jej głowy w oknie przechylił się, jakby rozważając swój następny ruch. Teraz wiedziałem, dlaczego okno zostało zasłonięte. Odwróciłem wzrok i spojrzałem z powrotem na ekran. Wciąż tam była, z wyjątkiem tego, że było coś innego w sposobie, w jaki stała. Zmrużyłem oczy na ziarnistym czarno-białym obrazie, próbując zrozumieć, co się dzieje. Kiedy mój wzrok w końcu padł na jej stopy, zdałem sobie sprawę. Były skierowane do przodu, w moją stronę. Ale wciąż patrzyłem na tył jej głowy, na długie, czarne włosy opadające do pasa. Albo włosy zwisały na jej twarz, albo miała głowę obróconą o 180 stopni. Musiało minąć dobrych 20 minut, zanim zaczęła odchodzić od drzwi. Nie mogłem stwierdzić, czy to tylko niska częstotliwość odświeżania tych kiepskich kamer, ale jej ruchy wyglądały na szarpane. Jej ciało podskakiwało i drgało z każdym krokiem. Miałem ochotę zwymiotować, gdy na to patrzyłem. Kiedy zniknęła z ekranu, odetchnąłem z ulgą. Pomyśl chwilę, zasady mówiły, żeby poczekać, aż odejdzie. Wszystko, co musiałem zrobić, to obserwować kamerę przy drzwiach wejściowych. Jak tylko zobaczę, że opuszcza sklep, będę bezpieczny. Po kilku minutach siedzenia i czekania, aż tętno wróci do normy, zmusiłem ręce do powrotu na klawiaturę. Nacisnąłem klawisz strzałki, aby przejść do następnego kanału. Potem następny i następny, szukając kamery z przodu sklepu. Gdy w końcu ją znalazłem, zamarłem. Była tam, patrzyła prosto w kamerę. Jej oczy napełniły mnie przerażeniem. Były zamglone, niemal białe. Bez źrenic czy tęczówek. Pozbawione emocji, rybie ślepia. Krzyknąłem i odskoczyłem do tyłu. Zasady mówiły, żeby nie nawiązywać kontaktu wzrokowego. Czy to się liczyło przez ekran? Wydałem z siebie przerażony, chwiejny krzyk i zakryłem twarz dłońmi. Czułem, jak całe moje ciało drży ze strachu. Kiedy w końcu zerknąłem przez palce, kobieta szybko wspięła się po ścianie jak jakiś pająk. Potem przepchnęła się przez szklane drzwi i zniknęła w mroku nocy. Odeszła. Byłem bezpieczny. Albo na tyle bezpieczny, na ile mogłem być w tym przeklętym sklepie. Spojrzałem na zegar. 3:58. Czas na patrol. Zmusiłem się do otwarcia drzwi i przebiegnięcia przez sklep tak szybko, jak tylko mogłem. Widziałem wózki sklepowe ułożone w chwiejące się wieże. Słyszałem ręce uderzające o drzwi zamrażarki. Widziałem małe plamki krwi na błyszczących kafelkach. I wtedy, minutę później, ponownie zamknąłem się w pokoju ochrony. Pozostałe patrole minęły bez incydentów, chociaż słyszałem więcej szlochów z alejki siódmej i głośne uderzenia z zamrażarek. W końcu nadeszła 6 rano. Moje serce podskoczyło na widok różowego świtu przez szklane drzwi. Byłem bezpieczny, byłem wolny.
Kiedy wyjrzałem na parking, zobaczyłem kilka podjeżdżających samochodów. Niezadowoleni, zaspani pracownicy z kawą w ręku zmierzali w moją stronę. Gdy tylko pojawił się pierwszy z nich, wyskoczyłem ze sklepu. Pobiegłem do samochodu i uciekłem stamtąd tak szybko, jak tylko mogłem. Nigdy nie czułem takiej ulgi. Czułem się jak inny człowiek. Wszystkie moje problemy, nawet te finansowe, wydawały się przyćmione przez to, co właśnie przeżyłem. Kiedy wyjechałem na główną drogę, opuściłem szyby i włączyłem radio. Ale to nie była moja zwykła stacja rockowa, która zawsze rozbrzmiewała w głośnikach. Zamiast tego usłyszałem spokojną, jazzową melodię saksofonu. Wsłuchując się w ten okropny, zapętlony rytm, zdałem sobie sprawę, że moje dni jako nocny ochroniarz w West Market nie skończą się tak szybko, jak sądziłem.